Uwielbiam ciszę fotografii, pustkę. Kiedy te myśli znikają, rozpuszczają się i kiedy fotografuję, to wtedy uruchamia się też intuicja, taki głos serca. Ucząc się zasad kompozycji, znając je, one wchodzą nam w krew, to później właśnie następuje ten etap, kiedy fotografuję intuicyjnie. Nawet tutaj, tworząc ten kadr, zakochałem się w tym, co się tutaj dzieje. Prawie się nic nie dzieje. Ale ta gałązka, jak widzicie, ja po przeciwnej stronie troszeczkę, tworzymy pewien taki duet, który tworzy nam harmonię w tej fotografii. Ta linia horyzontu, ta pustka u góry i te dwa punkciki, ja i gałąź. Subtelności tworzą kadr. Ale gdybym nie zauważył tej gałązki, to może ten kadr by nie powstał. No i właśnie dochodzimy do momentu, kiedy ta intuicja nas prowadzi poprzez takie subtelności, takie detale, których nie widzimy na co dzień. I możemy zauważyć fotografię, kadr, którego nie zauważy nikt inny, który przychodzi obok. Bo kiedy idziemy, mamy jakiś zawrót głowy, te myśli gdzieś nam przychodzą, myślimy, co się wydarzy, co się wydarzyło. Nie jesteśmy w tu i teraz, to wtedy właśnie taka gałązka nas ominie, albo my ominiemy ją. W każdym razie intuicja to też kompozycja. Komponuję obraz, ponieważ mam uruchomioną intuicję. Komponuję go właśnie w ten sposób. Dlatego w kadrach może się pojawić więcej spokoju, więcej harmonii przez to. A teraz, kiedy tutaj jestem i się wyłączam, słyszę jakieś tam dźwięki, samochody przejeżdżają, ptaki śpiewają i wyciszam się, to znów zauważam ścianę lasu, taką we mgle. I mgła, która się przesuwa. Już w tej chwili wchodzę w kolejny kadr. Idę po kamerę i pokażę wam tę subtelność. Każdy kadr to jest ułamek sekundy. Przed chwilą ten las wyglądał inaczej. Minęło 2 minuty, biegłem po tę kamerę. On wygląda całkowicie inaczej. A obraz przedstawi go jeszcze inaczej. Ulotne jest wszystko.